Jak my nie lubimy świętego Tomasza. Mówimy, niedowiarek, apostoł chodzący własnymi drogami. A przecież ten facet zrobił nam tak dobrą robotę. Dał kolejny argument, taki cielesny, ze zmartwychwstaniem Jezusa. Wsadził własne palce w bok Jezusa. I pewnie wiele osób powiedziało, ja też mógłbym coś takiego zrobić. Ale on nie tylko powiedział, tylko to zrobił. I chociaż zapewne postrzegał Jezusa jako zjawę i mógł się nawet go trochę przestraszyć, to jednak się przełamał i dał nam ten argument. Dzięki, święty Tomaszu. Doceniamy odwagę sprzeciwienia się wszystkim apostołom, ale nawet coś więcej, bo widzimy, że początkowe opory mogą w pewnym momencie przerodzić się w coś niesłychanie ważnego i potrzebnego. Dlatego teraz zastanów się, może te rzeczy, które teraz są dla Ciebie niesłychanie trudne, niezrozumiałe, później wyprowadzą Ciebie na prostą, sprawią, że inaczej spojrzysz na życie? Doceń trudy, które teraz masz.